Siemka, z tej strony Del Toro. To jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmina. Ostatnio skończyliśmy w karczmie, jednak postanowiłem trochę pozwiedzać. Chciałem ogólnie, miałem taki plan, żeby poza już nagrywaniem pozabijać trochę utopców i zdobyć ich mózgi, jednak zabiłem ich około 20, ale dalej nic, ani jeden mózg nie wypadł, no trudno. Gadamy z Wielebnym. Mów szybko. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojlaka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikura i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. No zobacz. Czekaj. Nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Okej. Muszę zdobyć zaufanie wieśniaków. Dobra, zaraz. Szybkie cięcie. Dobra, już jestem. Tak więc idziemy najpierw do Harena, bo jest najbliżej. Akurat się przejaśnie zaczyna. To nawet dobrze chyba. Kurde, jakąś chrypę zmywałem teraz. Nie wiem czemu. Never mind. Nie, to nie tu. Where the fuck was that? Chyba tu. Ale pewny, że mnie jest. Tak, to tu, dobra. Dom Harena. Dobra, jesteśmy w domu Harena. Przed chwilą mi się wyzywała gra. Zobaczymy, jak teraz będzie. Oczywiście. A, sorry, nie. Muszę założyć sygnet wiecznego ognia. I... Obcy nie są tu mile. Musimy wejść. No. I tak jakby się przed chwilą nic nie stało. Oczy. Jako. Spójrz na to. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od Wielebnego. No. Przysłał mnie Wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz. Ciarki przychodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci. Ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszty. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Umowa stoi. Przeklęte umarlaki! Nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan.
Co tam masz? O, dobrze, mogę ci sprzedać ciężką maczugę oraz topór za 40 gold. O, fuck. Ta meteoryt to jest jeden z najcenniejszych materiałów w Wiedźminie. Można z niego wykuć miecz, tak więc ja kupuję. 300 orenów to nie jest strasznie duża kasa w porównaniu do tego, co dostaniemy za to. Dobra. Ostrzałka, czy jakoś to się nazywa? Osełka. Ostrzałka, dobra. Gdzie mam... Jak to gdzie? Nad brzegiem... No ta... Wiedź... Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? Partyjkę? Oczywiście. Max, stawka. O kurde, mam mało kasy. Kupiłem od niego ten pieprzony meteoryt. No. 3, 4, 6 muszę wymienić. Nie jesteś mnie za duże stawki. Grałem tylko po to, żeby z nim wygrać. No, to się nazywa szczęście. O, wygrywam, jakim cudem. On ma piątkę, 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 ja też. Sześć. A, ma szóstkę. Ha, 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 nu, nu. No, to jest fajne. Tam, gdzie ruszymy myszką, to też się kamera obraca. Dobra. Dobrze. Lecimy. O, i fulik. Dziękuję, dobranoc. Jeszcze bym się odkuł na tym meteorycie. Znaczy o ten meteoryt. A, żegnamy. No, na to nie ma miejsca niestety. Na to też nie ma miejsca. No to wychodzimy. Mieliśmy utopcę zabić, tak? Dobra. Są utopce. Dobra, sorki za cięcie. Musiałem, znaczy ktoś mi wraz do pokoju. Może z tych utopców w końcu coś drobnie. Chunik. No, zdychaj. A na nich to silny. A no dobra, to szybki. No iluj, kurde. Wszystkie? Czy jeszcze trochę? Gdzieś jest? Hello? Anyone? Anyone? Please? Nice to meet you. Czemu nie mogę zabrać dźmięki? Weźcie mi to wytłumaczcie. O, jest jeszcze coś. Zdychaj. Ten nic nie miał. Kolejną utopcę wyłażę, bardzo dobrze. Ech. A ciebie potraktuję inaczej. Zdychaj. O, cztery oreny. Okej. Okay. Co my tu dalej mamy? Tu gdzieś jeszcze jeden patron. Sześć orenów. Ludzie! Ja chcę mózgi! Brains! Brain! Give me your brain! Brain! O! O!
Elfy. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduane Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Vardal Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Mów po naszemu. Nie jesteś naszym wrogiem. Łysa pała. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid. No teraz ten jeszcze. Ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vadgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Dwan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Sparle! Kiedy to się skończy? Skojatel. No, czemu ja zabijam krasnoluda? Ja lubię krasnoludy. No, jeszcze ten do mnie strzela. Nie ma elfka. O, nie kliknąłem. O, jest jeszcze jedna. W sumie my też powinniśmy mieć możliwość, żeby nosić łuki i strzelać z niego. Wiem, że to nie jest wiedźmińska broń, ale... No, powinna być taka opcja. O. Ten męski sztylet żelazny. Dobra, teraz trzeba wszystko przeszukać po kolei. No czemu te utopcy nie dropią jebanych mózgów? I want these fucking brains. Co to? O, dwugrot. Sorry, znowu cięcie. Dobra. Dobra, ale myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Już dosyć długo to nagrywam. Szczerze to nie wiem, ile to się nagrywa. Tak więc komentujcie. Oceniajcie. Subskrybujcie. Jeśli bardzo się podoba, to polecajcie znajomym. I do zobaczenia następnym razem, kiedy pójdziemy pogadać z Harenem o nocnych gościach. No. Na razie.